Monsterapię! I ona ma ile lat? 13? Patrz! Dwa monstery na tym! Ho, ho! Ja pierdziele, to jest jednak dobry kanał! Spartiatix! Yeah, boy! A, back to school. Wiem, że już jest 13 września, ale jeszcze dużo ludzi jakby mentalnie do szkoły nie wróciło, także obejrzyj poradnik. Pushing girl, back to school, 2020, szybko. Ciekawe jestem, co się zmieniło w chodzeniu do szkoły w 2020 roku. Mam nadzieję, że wy też się przygotowujecie do szkoły tak jak ja. Trzecia rzecz, którą chyba widzieliście w ostatnim filmiku, to są skarpetki z Minnie Mouse i chyba tutaj też jest Minnie Mouse. Ty, żeby specjalnie skarpety kupować, bo jest back to school 2020? Robiłeś tak kiedyś w życiu? Chociaż w sumie. Nie no, zależy, zależy, zależy. Ale jakie to jest jakiś Mickey Mouse pieprzone. Chociaż teraz sobie zdałem sprawę, że różnie to było ze skarpetami. Na przykład, wiesz, zawsze się gubią skarpety i tak dalej, więc jak idziesz do tej szkoły i żeby ci nie waliły pierwszy tydzień, no to jednak kupisz nowe. Potem i tak się zgubią i będziesz nosił te, co się znajdą akurat pod łóżkiem. Także możliwe, że to prawda akurat. Ktoś z was jest spostrzegawczy, to zauważył, że spostrzegawczy. Na plecak czarny, złote kotki. Z tych wszystkich, które oglądałam... Jot pieprzony plecak, ja pierdziele. Czarny, ktoś się mnie zapyta, hej, ile masz kotów? To ja im powiem, proszę bardzo, policz. Plecak ma 4 kieszonki. Dużo. Nie no, ja pierdzie. Egitkę pokaż. Egitkę teraz tak śpi. Ma twarz. Powiem coś do niej, zobaczymy co zrobi. Egi! Śpi Egitka, żartuję, nic się nie dzieje. Jak to się resetowało? Ty do podstawówki jak chodziłeś, to nosiłeś książki w reklamówce. Ja pierdziele, co ty pieprzysz? W jakiej reklamówce, ty chory na głowę jesteś? Plecy, więc plecak kosztował 139 zł, ale była promocja 139. I zapłaciłam 119 zł. Mam ale również promocja. Dwa plecaki w kolorze czarnym, jest jedna duża kieszonka. Ty nigdy nie miałem w tym samym czasie, jak chodziłem do szkoły, dwóch plecaków. Nigdy! A ona ma trzy plecaki? Nie wiem, który mam rozdać. Aaa, to na rozdanie, dobra. Nie, 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 to na rozdanie chyba. Ja też miałem zawsze przez... Ileś lat jeden. Z kotkami. Już wiecie na 100%, że Pushing Girl to kociara. Piórnik jest różowy. Piórnik podzielony jest na dwie części. Tutaj jest duża... Ja pierdzielę, że wy w 2020 roku omawiać, jak piórnik jest zbudowany. Nie mogę, w dupę. To naprawdę takie rzeczy trzeba wiedzieć, jak jest powrót do szkoły? Ta, jak ja plecak 4 lata nie zmieniam. No ja też zawsze miałem przez wiele lat jeden plecak. W sumie nadal tutaj w domu mam plecak, który zacząłem używać, jak zacząłem pierwszym liceum. To parę lat już ma, nadal się da go używać. Leży w szafie. Nie, bo pewnie jest usrany, tego nie wyjmuję. Co? Co no? Piórami, więc tutaj pisy. Wiem, że w Polsce wy nie piszecie długopisami, tylko piórami, więc tutaj może się... Ona Polskę zna tylko z opowieści rodziców, takie pióra w dupę z kichpawia. I piszą tak dzieci w szkole, maczasz w atrawęcie i piszesz. Polska, średniowieczny kraj. Chyba widzieliście, że wybrałam szalone zeszyty. Szalone zeszyty? Kiedy koniec lekcji? Chyba każdy na ten koniec lekcji czeka. Drugi zeszyt, szary. Kiedy koniec lekcji? Trzeci zeszyt, nie chcę mi się uczyć. Ten chyba będzie do matematyki. I wiecie co? Postanowiłem. Ja przez 7 lat gimnazjum i technikum nosiłem jedną torbę i teraz nawet do roboty czasem w niej coś biorę, także XD. Polak biedny i ma jeden. No ja też zawsze jeden plecak miałem bardzo, bardzo długi czas. Od podstawówki licząc, ja miałem ze 3 plecaki przez całą edukację, myślę. Także no. No od liceum już miałem jeden, do teraz go mam, ale nie używam go już z 1,5 roku. Sprzedaj! Jak wychodziłam z MPK, zauważyłam kolejne rzeczy z kotkami. Ja go nawet nie kupiłem, go dostałem. Kolejny korektor w taśmie z króliczkiem. Mam również zestaw, tym razem z
Ja pamiętam, przez jakiś czas też siebie oszukiwałem, jak chodziłem do szkoły, ale to chyba na końcu gimnazjum jakoś to skończyło, już liceum po bandzie. Ale powiem wam, jak ja siebie oszukiwałem. Wielkie przygotowanie, szkoła się zaczyna, zeszyt na każdy przedmiot, jakieś gumki, korektory, trzy długopisy. A kończyło się zawsze tak, że tak, z jednej strony zeszytu masz polski, z drugiej strony masz matematykę, w środku masz w dupę religię. Wszystko jednym długopisem. Te zakreślacze, co wszystkie kupiłeś, to ich nie używasz. Pogubiłeś to wszystko już dawno temu. Dupa, gówno. Nie da się. A jak się masz uczyć, to się nie uczysz. Proste. A ja mam taki zestawik na początek roku szkolnego, ale po jeden tygodniu wszystko o. Albo rozjebane, albo pogubione. Zgraliśmy się z widzem z Donate'a. W tym samym momencie, to sama myśl. Z widzami jest taka spójność internetowa myślowa. Dziękuję bardzo za 5 zł. Nie interesuje mnie nic tylko... Dziękuję bardzo, na przybory. Kupię sobie, dziękuję ci bardzo. Gida tak leży. Głowa jej wisi w dół. I te nóżki, nóżki złączone, tak o. Prawdziwego kolegę poznaje się po tym, że po jednym dniu oddaje pożyczony długopis. No, coś w tym jest. Masz rację, ale ja zawsze jeden nosiłem. I to też był jeden z powodów, żeby nie pożyczyć nikomu, bo nigdy nie oddają. A byli ludzie właśnie w klasie, nie wiem po co, ale byli tacy, u was na pewno też się tacy są, lub byli, że zawsze nosili wypieprzony piórnik ze wszystkim. Mieli w luj wszystkiego i też pożyczali i w sumie nie oddawało się, a oni i tak mieli. Ciekawe to jest, że niektórzy chodzą tak mega przygotowani do szkoły, a niektórzy mają to w dupie. Ale bywa tak. O co chodzi z tym długopisem? Ortografią. Proszę bardzo, to jest długopis dla was. To jest długopis z gniotkiem, więc możecie go wnieść. A, gniotek z długopisem. Wyładować swój stres na długopis. Ciekawe. I ostatnia rzecz, kupiłam sobie. Nie widziałem. Nie wiem, jak u was jest, ale pierwsza rzecz, która mi ginie w ręku, damczek. Dobra, do dupy ten back to school. W sumie nic tu nie pokazała, ale jestem zaciekawił mnie ten typ filmików, bo jak ja chodziłem do szkoły, to nigdy czegoś takiego nie oglądałem, a raczej było wtedy też, w tamtych czasach już. Gadam, jakby to było w PRL-u. Ale wiesz, że w tamtych czasach chyba już tworzyli takie filmy, a ja nigdy nie oglądałem. Ale ta jest starsza, może ciekawsze rzeczy ładną. Jest już bez zbędnego przedłużania, otworzymy tą paczkę. Mój co to jest? Mój telefonu to iPhone 11 i jak widzicie, nie wiem czy w kamerze to będzie widać, ale moje obecne etui jest przezroczyste i już naprawdę bardzo zżółkło. iPhone 11, ile to chodzi? Bardzo mi się podoba, jak telefon od moich przyborów szkolnych. No i tak, co ja wam mogę powiedzieć? Jest ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, ponieważ teraz idę do drugiej liceum i wiecie, troszeczkę... Druga liceum? Druga liceum wiek. Ile się ma lat wtedy? 17?! Ja myślałem, że ona ma mniej lat. 16, 17, tak? Egida teraz tak leży. Znowu zmieniła pozycję. Nauczyłam o tym liceum, stwierdziłam, że nie potrzebuję tylu rzeczy, ilu kupowałam w poprzednich latach. 20 minut no, pokazywania rzeczy do szkoły. Nie potrzebuję. Niepotrzebne, nie są potrzebne w Egida, co ty się zsunęłaś na głowę? Ona ma 250 subów. W wieku 16 lat. Ja pierdzielę. Nice. Ale tamta Pushing Girl w wieku 13 lat ma 550 subów, także. Opisy klikane, soft feel. One też mam nadzieję będą miękkie, ponieważ 65k wyświetleń. 65 tysięcy ludzi obejrzało, jak ona kupuje długopisy do szkoły. Niesamowite, że tyle ludzi ogląda Back to School, takie filmy. To już jest niemożliwe dla mnie. Nie rozumiem bardzo. W tym ja. O, jest brat! W tej klasie. No na razie pisali ołówkami, a... Ciekawe, czy ma swój kanał z Minecraftem. Muszę sprawdzić, czy jest polecanych. Dobra, nieważne, do dupy. Pokaż mi. A, my mieliśmy najpopularniejsze filmy u niej zobaczyć, dobra. Super impreza z koleżankami. Ale koleżanki. Ale to było jakiś czas temu. Nie no, to reklama, żart. Muszę nowy vlog. Dzisiaj kolejna imprezka, ale super, dzisiaj koleżanki do mnie przychodzą. Ile ona ma tu lat? Super. Chodźcie za... Czekaj, z którego to jest roku? Waka 17, ona ma tam... To jest 11 lat tu ma, tak?
I tutaj są wszystkie upominki. Ja będę je dawać do takich małych torebeczek. Ciociu, pomożesz mi je schować? Czemu dostałem upominki, jak przychodzą koleżanki? Miałeś tak? Przychodzi do ciebie koleżanka, ty jej dajesz mambę i mentosy. Za to, że przyszła. Nie mogę. Ty nikt do... Nie, no ty nie obrażając, ale wyobraź sobie, nikt nie chce przychodzić, musi mampę dać, żeby przyszedł ktoś. Nie mogę, ja pierdzie. Teraz tak, mamy takie torebeczki, pokazywałam je na swoim kanale. Mamy też takie kartonowe pudełeczka. Może tam tak jest na u nich. Bogatych ludzi. Myślę, może tak jest. Jedyne co twój kolega dostawał to... Dwa stary golał? Klucz violinowy w kolorze. Jeżeli jeszcze będzie, to mam jeszcze więcej słodyczy. Zafru idemy. Wow, zobaczcie, jaki ekstra balon! Balon jednorożec! Taki on duży. Jest już u mnie Nikola i jeszcze czekamy na Olę. Niki, chodź! 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 Chodź tu! Yeah, Niki! Zobaczcie, jaka Weronika w porównaniu do Nikoli jest drobniutka. Ty, teraz rozumiem. Mamba, mentosy, cukierki, balsam do ust, zapłata za wystąpienie w odcinku. To są statyści. To nie są jej koleżanki. To jest, żeby wizerunek na YouTubie stworzyć, że ma koleżanki. To są statyści. A dziewczyny, widzicie tych chłopców, co niosą tą paletę? Czarnobyl. Nie, nie. Nie wiecie? To ja wam powiem. Oni niosą te palety na bonfire, na Halloween. Że co, ale nie można... Układają, wiem, że nie wolno, ale i tak palą i zbierają. Powiedzieli, żeby zgłosił. U nas w firmie każą palety chować do środka, ponieważ wtedy przychodzi młodzież do parku i rozkłada palety na ogniska. Co? Tak, jak się uda i będzie... Nie, no to musi być Polska. To pojedziemy na... Czy takie kaczki? Ty, w Polsce są takie kaczki z zielonymi głowami. To musi być Polska na stówę. Na pewno Polska. Kaczka krzyżówka, czy się tak nazywa? A wiecie o tym? Słyszeliście o tym, że ponoć karmienie takich kaczek jest mega niezdrowe dla nich? I że to jest frajerskie, jak tak robisz? No i tak ludzie napieprzają ten chleb tym kaczkom. I mają to w dupie. Frytkami karmiłeś kaczki? Może to lepiej niż chlebem. Przyjechał do Dominik, zamówiliśmy jedzenie, zamówiliśmy pizzę. Jedną pizzę musimy zwrócić. Zwróciłam wam, że pomylili zamówienie i dostaliśmy pizzę z pepperoni. No i zadzwoniliśmy, Dominik powiedział, że proszę państwa, no zamówienie stało pomieszane, my zamawialiśmy z papryką. Dominik schodzi na dół. Zobaczcie, kolejna pizza z pepperoni. Zamówili, żeby im wymienili, im tą samą przywieźli? Pepperoni. I następna za free. Hej, dwie za free mieli! Ja pierdziele, jaki dobry biznes! Ty, a co jakby zawsze mówisz, że źle masz? Nawet jak masz dobrze, na przykład przyjeżdża ci z papryką, to ty wyjadasz paprykę, wysyłasz zdjęcie, gdzie ta papryka jest? Przywieź mi tu drugą pizzę! Co okay, to w dupa o, jest? To jest jasno? Jakiś sos? Nie każdy da po łyżeczce. Czekaj. To jest do jedzenia? Nie zgęstnianie. Obtacz jak te kulki, tak... Tylko się nie je chyba, nie? Dobra, okay. Teraz Niki. Ja tu pierwsza i będę. Soda. Nie sos. Chodziło cię tutaj w kubeczku, tak? No. Soda. No to dobra, testujcie. Jakie mięsko tam było? Z tego prochu mięso się zrobiło? Dziwne. O, popij. To bardzo słodkie. Może ten sos da. Nie wygląda, jakby było za dobre. Miałam winę, jakby zjadła. No nie chcę mówić co, bo to są moje dziewczynki, ale jakby gówno zjadła, tak szczerze. Tylko nie wypij wszystkiego. Dobra, teraz Niki. Niki trzyma unicorna, da ci moc. Co to jest? Jeszcze nie gotowy. Będą klej wąchać? Baby Blue, dodałaś tylko jeden kolor. No, co ja pierwsze, nie mogę pana, dostanę drugiego. Slime'a robią? No, powiem szczerze, że teraz jak Niki wymieszam. Plastikowy tort będą miały? No nie, to zwykły tort. Wygląda jak plastikowy, nie? Albo gumowy, nie wiem. Najlepszy sposób na upały, ale już nie ma upałów. Obejrzymy, jak będą upały, ten filmik. Przez 24 godziny mam 18 lat. Co to jest?
Ty przez 24, 18 lat o tyle operacji sobie zrobiła dla nas. Nie no, to nie ona jak coś. Wiecie? Jest, jestem pełnoletnia, mogę robić co chcę. Dawaj złokcie ciotkę. Zobaczmy, jak wygląda 18-letnia dziewczyna. Wujek Google mi w tym pomoże. 18 lat dziewczyna. 18 lat. Dobra, zostawimy to. Ona tam będzie makijaż robić. Porównamy ją potem do tego. Do roboty pushing girl, a teraz makijaż. Taniej wyjdzie jak kupić farbę Śnieżka i łeb włożyć? Nie wiem, czy o to chodzi. Dobra, zrobimy efekt wow, przewiniemy. Tak wygląda jak ma 18 lat. Muszę wybrać. Nabrałbyś się? Tada, mam makijaż, dziękuję. Musimy porównać. Czy jest podobna? Proszę. No kurde, no daj mi zapauzować. Nabrałbyś się czy nie? Zgadnij, która z nich ma 18 lat. No dawaj. Dawaj, zobaczymy czy zgadniesz. To ta z lewej czy ta z prawej? Zobaczymy czy jesteś mocny. Proszę. Ona wygląda na 40. Oczywiście moje okulary. Tam w niebieskim z wąsem? Nie, ta tam ma 100. Ekstra, patrz. Co to za taka torba, ta duża, zielona? A ta to kurtka. Jaka kurtka? No kurtka nowa, bo zimno się robi na polu. Aha. A dlaczego nie zadzwoniłeś, że kupujesz coś więcej oprócz tych rzeczy, które mi miałaś kupić? Przepraszam, no zapomniałam. No bo wiesz, ja i koleżanka rozmawiałyśmy i ona powiedziała, to będzie taka jakaś kurtka. Na polu. Po prostu strasznie chciałam sobie kupić i zapomniałam do ciebie zadzwonić. Przepraszam, przepraszam, ale tak nie będę wyglądała na Instagramie i na Snapchacie. Proszę, proszę, przepraszam, nie bądź zła. No zaraz sprawdzę stan konta, zobaczymy ile wydałaś. Ale co się ciotka wkurzasz, jak pewnie ci dziecko robi takie w dupę przychody miesięczne, że ty do roboty nawet chodzić nie musisz. Co się prujesz do niej? Tam się przejdę do ciebie zaraz. Ale co ona miała tu robić jakieś rzeczy, że ma 18 lat, a nic nie robi? Oszustwo. Wiesz, nie musisz sprawdzać, bo dużo nie wydam. Wiesz, że cię kocham. 50 euro to kosztowało? I piękne właśnie takie nudziaki. Ta wygląda jak perła. Bym wolał na Book of Dead to przypieprzyć na jednym zagraniu. Lamer w dupę. To ma być drogie, taka nazwa. Ale co robi jak ma 18? Nic nie robi, tylko w domu siedzi, tak ja. Ej, to realny cosplay 18 lat. Też nic nie robię. Ty, teraz sobie zdałem sprawę, że w sumie to rzeczywiste jest jednak. Ty, teraz starzej wygląda, jak teraz się pomalowała tym nowym, zobacz. Niż wtedy, nie? Za każdym razem, kiedy zamawiam sobie coś w Starbucksie, ja mówię, że mam na imię Weronika. Weronika. Veronira. Czy ja mam na imię Weronika? Czy Veronira? 18 zawsze w Starbucksie robię sobie selfie. Ty, ale tu wygląda na starszą, ale czy na 18 to nie wiem. Chyba nie. Wygląda jak twoja wychowawczyni? No nie wiem. Ja. 24 godziny jestem Elsą. Elzą z filmu Frozen 2. Która to jest Elza? Elsa, nie Elza. Frozen 2. To jest ta główna. Ja widziałem pierwszą część. Gotowa! Ty, ja pamiętam jak ja do kuzyna chodziłem, jak miałem ze 12 lat i on miał stroje też. I ja się przebierałem za Power Rangersa, a on za Spidermana. I były takie gówniane te kombinezony, ale chociaż mieliśmy. Rozumiesz? Także ja wiem co ona teraz czuje. Ja też byłem kiedyś cosplayerem jak miałem 12 lat. Cringe serce boli. Nie wiem, szczerze ja nie czuję aż takiego cringe'u. I powiem ci czemu. Ponieważ ona ma 11 lat. Jakby na przykład jak Disa oglądam, on się podobnie zachowuje, to straszliwy cringe czuję. Ale jak oglądam osobę, która jakby zachowuje się w sposób, jaki wiek ma, no to nie jest to w sumie aż takie cringe'owe. Jedynie cringe'owe jest to, że wiesz, że no, w takie głupoty się bawi, ona ma w końcu 11 lat, to co ma robić? Straciłam przyjaciółkę. Nie mam już BFF. O! Co? Sadgę na czacie. O, ale płaczę, bo moja... Sadga potężna.
Ja już moja mi się też chce płakać. Moja koleżanka teraz będzie gdzieś indziej mieszkała i nie będzie chodziła do tej samej szkoły jak ja. I jak wrócę we wrześniu do szkoły, to jej tam nie będzie. Ona była moją najlepszą koleżanką, spędzałyśmy razem czas, rozmawiałyśmy. Kurde, jak mnie nosi po tej jerbie, ja pierdzie, muszę się rozpieprzyć zaraz. Dostała prezent od nas wszystkich i powiedziałam papa i poszłam do auta. Więc jestem strasznie smutna i będę za nią tęskniła. Widać, że matka cebulę do oczu wpychała, takie to sztuczne. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa złamać. Ja pierd... Zlituj się i to wyłącz. Dobra, to back to school oglądamy w takim razie, jak ci się nie podoba. Masz na który w ogóle dzisiaj jest? No jak to, który nie wiesz, 7. No właśnie, 7 sierpnia, czyli za niedługo do szkoły trzeba iść, a Michaśka widzę na dalej wakacje. Ojej, nie panikuj, jeszcze tyle czasu, Marek, gdzieś tam 1 września. Ty, ale to jest bez sensu, że jak mi to wkurza w tym filmiku. Reżyserują sceny, że są rozmawiają i gapią się prosto w pieprzoną kamerę, w obiektyw. Po co ty to robisz? Przecież gadasz ze starym, a nie do kamery. Porypana jesteś, nie mówisz do mnie. Po co się gapisz na mnie? Wiesz, który dzisiaj już jest? No zobacz, no po co on się na nas gapi, jak do niej gada? O co tu chodzi? Czy oglądałem goło i wesoło na pulsie? No oglądałem nie raz, oglądałem. Takie pranki, tylko że z gołą dupą i cyckami na wierzchu. Ale to chyba późno leciało, nie? A ty w sumie racja. Kupić co kupić i przynajmniej nie będzie nam truł głowy. Mama, a wiesz też, widzowie pisali w komentarzach, kiedy będzie back to school? No i co? I właśnie, nawet widzowie się już pytają, kiedy będzie back to school. Nie, i widzisz, i tu jest przykład cringe, jak tamte dziewczynki nie były cringe'owe, ponieważ miały 11 lat, się zachowywały normalnie, jak na swój wiek, to ten chłop, no i widzisz, jakby mógł Laudisa, tylko że siwego. Naprawdę, no ciężko. Ty, ale tato już ma naprawdę te 20 parę lat i ona nagrywa też back to school? Ona ma 17 lat? Co ty pieprzysz? No to jest nierealne. Ty to ta z Avengersów. Gamora. A kurde, nie ta scena. Nie no, ona na pewno nie ma 17 lat. Gdzieś jest napisane ile ma? Ty, aż mi ciężko uwierzyć. Nie, niemożliwe. Ty, to są reklamy takie rzeczy, nie? Typu to i to. Ciekawe ile zgarnia za taki post reklamą. Jak myślisz? 20 PSC? Pierwsza jest taka, że ja mam jeszcze wakacje, bo szkołę skończyłam. Druga jest taka, że zawsze narzekaliście, że... Skończyła szkołę i co? Czyli ma 20 ileś, tak? Tutaj połączenie właśnie takiej klasy... Jakkolwiek się to nazywa. Nie mam pojęcia, jak nazwać podstawowe przybory biurowe. Jak to taki koło zeszyt z... Ale gówno jest ten film. Poszła do sklepu, wzięła najdroższe rzeczy w Empiku, co były na półce, że back to school i nagrała filmik. Nie mogę. Już to tak wygląda, no nawet nie wiem, co trzyma w ręku. Jak tamte dziewczynki, co oglądaliśmy, co się tak cieszyły, że nagrywają to i pokazywały te rzeczy, to tato ma na totalnym, wiesz, wypijewszy o nim o tym opowiada. Ale nie dziwię się, jak już nie ma szkoły, to ma to w dupie. Czy zagram na cymbałach? No jasne, że tak. Tylko muszę do twojego domu przyjechać i na twoich rodzicach pyknę partyjkę. Nie no, żartowałem, to nie było do widza, to nie był widz. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!